Niedawno F5 Networks przeprowadziła badania pod kątem stanu aplikacji. Przebadaliśmy ponad 2000 inżynierów, ekspertów z branży IT. Badania te zostały przeprowadzone już po raz trzeci. I wyniki tego badania były dla nas bardzo zaskakujące. Otóż okazuje się, że pierwszy raz w historii bezpieczeństwo aplikacji wzięło priorytet nad tempem wdrażania samych właśnie aplikacji. Obecne, ostatnie zagrożenia spowodowały właśnie to, że tak zwany time to market, czyli czas wdrożenia aplikacji na rynek, zszedł na plan dalszy, a na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo tych aplikacji. Ostatnie ataki wcale nie spowodowały spowolnienia procesu transformacji cyfrowej, a wręcz przeciwnie. Większość respondentów podaje, że na rok 2017 planuje średnio firma wdrożyć ponad 18 usług aplikacyjnych, podczas gdy w zeszłym roku planowano wdrożyć ich zaledwie 12. Przez ostatnie miesiące nie było ani jednego tygodnia bez doniesień na temat cyberataków. Nasi respondenci podają, że głównym wyzwaniem jest wzrost wyrafinowania cyberataków. Hakerzy posługują się coraz nowszymi technologiami oraz stosują socjotechniki. Ponad połowa respondentów podaje, że to właśnie pracownicy i ich zachowania są głównym wyzwaniem z zakresu bezpieczeństwa. Chociaż 1/3 z nich przyznaje, że to właśnie brak kompetencji i niedostateczna ilość szkoleń powoduje wzrost tego typu zagrożeń. Obecnie około 60% ruchu internetowego jest szyfrowana i ruch ten bardzo rośnie. I oczywiście to bardzo dobrze, choć paradoksalnie z drugiej strony sprawia to kolejne zagrożenie, ponieważ hakerzy za pośrednictwem tego zaszyfrowanego ruchu mogą przemycić złośliwe oprogramowanie. Wiele obecnych na rynku rozwiązań nie jest w stanie poradzić sobie z deszyfracją ruchu. Są po prostu bezradne. Dlatego F5 Networks postanowiło wyjść naprzeciw temu wyzwaniu i zaprojektować od początku nową rodzinę o nazwie Herculion. To nowe rozwiązanie zaledwie w ułamkach sekund potrafi dokonać głębokiej analizy szyfrowanego ruchu, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.